Siema, siema, jestem Ryan Dżigby, to jest końcnik z naszej serii Podwórko Kolonisty, ze mną jest Krzysztof, siema. Siemano. Oraz widzowie na czacie, siemanaczko, wszystkim tutaj z Gromzonem. Ludziska, przypominam tylko jedną rzecz, żebyście stawili łapkę w górę i suba łapkę pod tym filmem, a suba na tym kanale, bo lecimy po 50 tysięcy, już coraz więcej naprawdę tego jesteśmy. No i fajnie byłoby tak, nie do końca roku nie da rady, ale jakby się dobili, to byłoby naprawdę super. Będzie też specjal, 12-godzinny stream jak coś, więc będą też takie nagrody do rozdania, także fajnie by było, jakby się to udało. I słuchajcie, gdzie jestem i czemu mam tak mało pieniędzy na koncie? Słuchajcie. O, to śmieszna sytuacja się tak rozdarzyła. Krzychu aktualnie jest na skupie słomy i wywoziłam te belki, które były tam. Tam jest 73 belki, pewnie wszystkie gdzieś wywali. Dawałeś krówką żarcie, czy nie? Nie. To daj. Lepiej, żeby dostał teraz z belek niż potem z tego, co podpłam, nie? Bo tam będzie tego sporo. No. Więc słuchajcie, bliska. Krzychu trochę taką gafę odwalił, bo całe zboże, które mieliśmy, że psałe, w ostatniej chwili, że tak powiem, ocaliło się pół przyczepy, wsadził do młyna naszego, nie? Więc teoretycznie spoko. Ale oczywiście słabo, no bo nam poszły całe jedzenie dla kurek. Zostały wywiezione w mąkę, nie? Już tego nie da się wyciągnąć za bardzo. No więc musiałem niestety dokupić to pole za 65 tysięcy, na którym żeśmy nakosili trochę ponad lekko prawie całą przyczepę, tą zasławkę mniejszą. No i to będzie żarcie na naszych kurek na zimę. Mam nadzieję, że wystarczy, nie, to będziemy musieli sobie jakoś radzić. Więc kłopoty Najmana wystąpiły. Ale słuchajcie, to nie jest problem, no bo jak mówię, żeśmy pole to kupili, tak chciałem to pole kupić i to pole potem połączyć z tamtym, z tą soją, która tam sobie rośnie. W ogóle na sojce jest straszny chwast, jest, wiesz? Czemu? Nie wiem właśnie, nieopryskany chyba. No, nieopryskane było, jest chwaścik. No trudno. Więc to moje pole będziemy sobie razem łączyć, będzie nam takie większe troszeczkę, więc spoko. Tylko szkoda, bo będziemy za chwilkę mocno stratni, no bo cały czas budujemy cukrownię, jak wiecie. I chcieliśmy już sobie po żniwach kupić traktor, nie? No i jest lekutki problem z tym, bo nie mamy pieniędzy, nie? W sensie będziemy za chwilę mieli, bo jeszcze dzisiaj jedziemy sprzedawać soję, która miała być sprzedana w czerwcu, więc trochę cena sobie spadła, ale jeszcze tak ostatni moment się załapiemy na tą sprzedaż. Więc jak widzicie, ja sobie tutaj teraz kończę pracowanie na tym polu. Cała ta soma, która jest w tym miejscu, będzie przeznaczona na nasz magazyn tutaj dla krówek, żeby po prostu sobie poszło. Czy to się niedobrego dzieje chyba, ale dobra. A nie, dobra, okej, git, nieważne. No, więc pójdzie sobie to po prostu w nasz magazyn. W razie co też sobie będziemy mogli sprzedać, ale raczej nie planuję tego sprzedawać, tylko żeby to już było. A starą somę, właśnie tę, którą mamy w kulkach, sprzedajemy po prostu, nie? Więc Krzychu dzisiaj robi sprzedaże. Tam widzieliście tam prawie ile było? 10 tysięcy za przyczepę? Jedną? 8. 8, no ale to myślę, że sypiarem środowiska była 1000 coś. Chyba nie? 400. A, 400, to musiałem coś się pomylić. No, więc Krzychu dzisiaj wywozi sobie to. Teraz jak tam. Teraz potujesz tak należąco, nie? Nie dostająco. Normalnie już. No okej, okay. No to pewnie będzie więcej, tam koło dyszki będzie. Więc tam myślę spokojnie, co robimy za tego, z tego jakieś 30 tysięcy. Więc git. Propo owieczek, trzymałem się w porządku, nie trzeba nic im dawać, także owce, fajna sprawa, bo tylko dajesz im żrać na pół roku i zapominasz o nich, nie? Więc to super. Owce są. Pole te wewnętrzne już zrobiła, także też całkiem nieźle. No, a my tu troszkę tak staramy się trochę, że tak powiem, kasy jakieś tam nazbierać jak najszybciej. Więc dzisiaj będzie sprzedawana soja, akurat mamy jej sporo, bo jest z tego sezonu i tamtego. Bo w tamtym sezonie nie sprzedaliśmy jej, bo po prostu zapomniałem o niej. No, więc będzie trochę więcej i będziemy to wieźć na pociąg, żeby zmaksymalizować nasze pieniądze. Bo już chciałbym, ludziska, kupić niedługo nowy zestaw. Chciałem kupić rozrzutnik i chciałem kupić traktor. Jest to naprawdę sezon ten 9 tutaj u nas. Jest to naprawdę sezon ogromny i potężny pod względem inwestycji, jakie poczynimy na naszej gospodarce. No bo z tego sporo rzeczy po prostu będziemy mieli fajnych. Aha, pociąg akurat jedzie, okej. Ej, panie kolego, się w Romy, dobra? Bo będziemy jeszcze nie miał za złe. Sorry, trochę czasu nie mam. Czy mi się fest śpieszy, więc sobie przyjadę tak o, na tych rogatkach. No. No i zarobimy jakąś kasę, nie? Więc Krzychu wali dzisiaj słomę cały czas. Ja dzisiaj będę sojkę. No i potem jeszcze sobie trochę poprosujemy na poletku koło gospy. I może pozbieramy. Pozbieramy troszkę może jeszcze słomy, jakby nam wystarczy czasu. Kupiłem specjalne widełki, bo ogólnie
prasa, którą jadę, robi swoje belki, kostki w sensie, które nie są kompatybilne akurat z tym typem, z typem wideł, które mamy w CZ paku, więc nie łapie się automatycznie i trzeba zbierać ponownie ręcznie tak, o nie? Także wielki minus, na pewno wielki. A ewentualnie może się będzie udało jakoś się tam coś zmodyfikować, ale no nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś da się też zasiądę sobie po odcinku i sprawdzę jeszcze tam spokojnie, co by się udało. A na ten moment się nie da po prostu, nie obsługiwane są te belek, wiecie, te belki są takie dosyć wąskie, nie są takie duże jak tamte, tylko są takie właśnie malutkie, wąziutkie, więc no cóż, zobaczymy jak to będzie szło i zobaczymy w ogóle jak te belki będą się układać na panelce, czy przypadkiem one nie będą takie trochę, takie malutkie, nie, bo właśnie będziemy robić z nich stóg, a nie na panelce są tylko dwie warstwy zwykle robione tych belek, więc też tak słabo trochę, ale zobaczymy. Jak tam ci krzyku idzie w ogóle praca? Ładuję sobie na spokojnie, nie? A, okej. Okay. Elegancko. Ogólnie jak ktoś to krzyku też posiada, znaczy dzisiaj posiada. Ma dzisiaj streama odpalonego, więc jak ktoś to krzyku już wrócił sobie na kanał, możecie wpaść do niego, macie cały rzecznik w opisie, więc to tam zapraszam. Można wpaść na streama halloweenowego. A nie, tak. Bo też będzie miesiąc po. No. Zapomniałem. Tak, to będzie bardzo długo. O, to sobie krzyku ładuje, te wszystkie berki. Obstałem, że ładujesz, teraz tylko zapinasz się ten, tak? Zapinasz się, normalnie ładujesz? Tak, teraz okay. Jest zapinane, nie? Dobra. Teraz, żeby ci krzyku też nie przeszkadzać, postawię sobie tutaj tą praskę tylko przy tym polu, bo dzisiaj to się będziemy robić za chwilę. Ale bardziej interesuje mnie to, że dzisiaj sprzedać tu sojkę, więc odepnę wszystko i biorę zestaw. Ej, zamienimy się na tartorki, bo ten będzie trochę mocniejszy, nie? Tam po tą górę, jak wyder, to wiesz. Weź tam, jakbyś mógł odczepić i odjechać, to ja bym tutaj poczepił, wiesz. A ty chcesz pod teraz, czy nie? Nie, zostaw go, po prostu ja sobie tam podczepię go potem pod... złapię to jakoś? Złapię chyba. Ja muszę... Jeszcze... Op! Zapało? O, dobra. Zapało. No, bo ja bym chciał po prostu podczepić pod te, wiesz... Pod wszczepy, nie? No. Zawsze będzie lepiej tam. A w sumie kogoś sobie świeci. Dobra, więc jak mówię, dzisiaj będziemy trochę ładować sojki. Tutaj stoi kombajn ogólnie gotowy do żniw, bo za chwilę jeszcze dzisiaj krzyku, jak skończy tam coś wywozić, to zabierze się za rzepak, który też za chwilę wam pewnie pokażę. No. Który? Tam to proces z koborą, nie? Zaraz sobie karku kręcę. Muszę trochę poprawić sobie ten obrót. Lekutko, żeby mi się tam łapało bardziej. Ja się troszkę cofnę. O! Teraz tak. Dobra. Zawrócimy sobie tutaj, to od razu będziemy jeżeli tamtędy. Była odpięta przyczepa z tyłu, czy mi się wydaje? Aha, no odpięta, tak. No to nie jest. No bo ja sobie przygotowałem na rzepak przecież. No tak, ale pierwszy ja wyważę soję, no to... Okej. No, to... Okej, dobra. No bo ja soję wywiozę, nie? No. I będą wolne przyczepy, nie? Wiesz, ja to zrobię maksymalnie dwa kursy i tyle. Dobra. O, co jest teraz takie, że cofniemy i poczepimy, bo nie założyłem, że bolec wyciągnięty był. Okej. Okay. Ja, gdzie to jest? O. Złapie mi to? Chyba nie do końca, czekajcie, trzeba będzie. Więc farming taki trochę śmieszny jest, jak wiecie, nie ma tego do końca, to... Okej. Okay. Nie to, dobra. Dobra, jedziemy. Sorry, tak sobie się wychylam ludzko do przodu, tak jak teraz. Sami mi słychać, ale to dlatego, że po prostu mam bardzo daleko klawiaturę i myszkę, nie? I to jest coś mega wkurzającego, przez co nienawidzę grać na kierownicy. Właśnie to jest ten największy minus. Bo to mega jest niekomfortowe, nie? Że tak sobie siedzisz i ten, a kierownica jednak siłą rzeczy odsuwa mnie od tego biurka, bo jest po prostu, wiecie, daleko. A jak sobie próbowałem kierownicę włożyć pod biurko, żeby tylko wystawała, wiecie, kółko kierownicy, no to wyglądało to tragicznie, bo miałem właściwie, nie mogłem kierować, wszystko miałem tak naprawdę na kolanach, nie? I to nie, to jest bardzo słaby pomysł, dlatego czemu ja sypię to? Mamo debił, nie mam co je sypać. Beka. Sypię się na tył to? Zaraz nie cofnę jeszcze. Zagadałem się, widzisz? Matko jedyno. No, niestety.
Wiesz co, chłopciu, po odcinku ci powiem, bo teraz nagrywamy, więc tak nie chciałbym za bardzo zaraz, wiesz. Tylko powiem zmieniać temat na jakiś inny. Tylko chciałem się zająć odcinkiem. O! Właśnie, mam nowe ogólnie tekstury soi. Nie wiem, czy wam się spodobają, ale za chwilę wam pokażę. Takie coś to jest. Wygląda jak soja to? Chyba lepsze niż oryginalne, nie? Takie troszkę bardziej... Troszkę lepsze imo, nie? Niespełna rozumu. Tak. Okej, okay, dobra. Ja sobie sobie tylko na lewą. Nie, na tył niech się sobie potem, nie? Będziemy miał łatwiej na silosie. Tak samo ustawia się to na tył. Dobra. Więc to się załaduje elegancko. Zobaczymy, jak tam Krzychowi idzie ładowanie przy okazji, skoro tam się sypie żmijka. Znaczy, że żmijka sypie nam... powoli do przodu, także fajnie. Dobra. Ogólnie to jak ktoś na wyciągnik potrzebujemy ponad 100 tysięcy złotych, nie? Bo to będzie taki używany, ale bardzo dobry też stanie, więc będzie wyglądał jak nówka. I wiem, że w sumie trochę też tak dziwnie, bo zapłacimy za ciągnik ponad 100 koła. Lekutko ponad 100 koła, a on będzie miał 195 koli, nie? Także dosyć dużo, jak na tą cenę, ale powiedzmy, że może raz na ruski rok się też człowiek coś poszczęści i trafi okazję, a nie tylko będzie biedował. Więc wiecie. No i jak coś też wyłączyłem sobie już bliska ten młodzik na te litry, nie? Znaczy na te kilogramy dodatkowe. Bo... strasznie był niewymierny, wiecie? Cały farmik jest zbudowany pod te litry, a jak ja nagle włączyłem sobie kilogramy, to po prostu farmik mi zdurniał, nie? I nie wiedziałem, co on dalej robić, także... Trochę też sobiutko pod tym względem. Ej, jak ktoś jedną przepkę mógł stawić tam na ulicy, nie? Jak będę zacząć kosić. No, to w sumie wiesz co, sprzedaj tą ten zestaw jeden, co ładujesz i potem się czkosić, nie? No, no, no. Bo tam nie będzie nawet nie będzie 20 ton, więc na spokojnie sobie zabiorę na jedną przyczepę, nie? Darda pod górę, to nie Holland? Kurde, musi dać radę, nie? Soki jeszcze mam troszkę, 13,900 litrów. O, jak widzicie, cena jest fajna w miarę. O, tu macie sojkę. Jest lipiec, więc spadał sobie tam poniżej 4000. Ej, 2415 jest na osadzie, więc pojedziemy sobie dzisiaj pod pociąg. Ja tam wam mówiłem, że starałem się robić coś takiego, żeby tam 50 tysięcy najmniej sprzedawać. Znaczy najmniejsza ilość, żeby zamówić pociąg. Ale tak w sumie będziemy mieli no 42. Powiedzmy, że trochę naciągniemy to i zapłacimy więcej za ten pociąg. Żeby tylko to sprzedać po prostu, bo soi sprzedajemy bardzo rzadko, a to jest fajna kasa. I myślę, że no z tego zarobimy no około 100 tysięcy, nie? Za tą soję. W sumie 42 tysiące. Tego będzie po 2400. No, to będzie ponad 100 koła, myślę, nie? Zaraz zobaczymy, czy nie Holland dardę pod górkę, ale myślę, że da, nie? Myślę, że powinien dać radę. Chcę to w ogóle zobaczyć, czy on jest przeserwisowany. Aha. Czekajcie, ludzie, bo ja to gadu, a pasowało trochę. O Jezu, naprawa 10 tysięcy, nie? No cóż, nowe ciągniki to... To więcej pieniędzy, nie? 10 koła za naprawę. No to już mamy jedną przyczepę z słomy w plecy, nie? Żeby tylko naprawić. Ale to się przyda, wiecie, bo i tak musimy go naprawiać, nie? Po ile soja to ci obliczenia szybkie zrobię? Nie no, już wiesz. Chcę też mieć ile kłódki, że tak powiem... niespodziankę, nie? Więc proszę, nie pisz mi dokładnie ile zarobię. Chciałem się lekko też zaskoczyć, nie? Ale za chwilkę zobaczymy. Ej, w sumie Krzychu, powiem ci, że cały odcinek chyba będę się na to soję sprzedawał, nie? Bo tam trochę prosowania. Teraz ta soja. No. Ty! My przecież możemy już siać trawę w sumie tak naprawdę. Krzychu. O! Przepraszam bardzo. Można. Ale bym rozpędzony, wiecie. Podjazd pod tym byłby słaby. No, można by tam gdzieś trawę zatrzeć, nie? W sumie na tym polu. A też myślę, że zrobimy z tego może jakiś odcinek albo coś. Że się łąki. No, myślę, że to będzie spoko. To jeszcze jakbyśmy zasiali teraz w lipcu, to byśmy sierpień, wrzesień, w październiku jeszcze może zrobili jeszcze poko stanie, nie? Na tej łące. No. No, byłby git. Ogólnie tak chyba musimy robić teraz trzy pokosy na jeden sezon, co nie? Bo będzie nam... O, już z górki. Będzie teraz sporo siana właśnie potrzebne. Jak nie dla owiec, to dla też krówek, a teraz mamy bardzo mało tego siana. Ale to na spokojnie się teraz z łąki pozwija i myślę, że sianko to jakieś będzie, nie? No. Tak sobie myślę sobie teraz, że chyba jednak trochę tą cenę za traktor podniesiemy lekko, nie? Powiedzmy, dopłacimy sobie jeszcze 20 tysięcy, żeby nie było tak tanie, nie? Można.
Bo ja sam patrzyłem na serio ponad 10. Real po ile takie chodzą? O Jezu, no dużo mocy to ma, nie? Więc zaraz się ludzie będą srać, nierealistycznie. Wiesz jak to jest. Marudy, Marudy, dawaj tam cenę realistyczną. I tak dalej, nie? Nie no, jest to rozwojówka farmingowa taka naprawdę, taka typowa farmingówka, nie? Rozwojówka farmingówka. Więc wiecie, że tutaj troszkę są inne prawa, bo raczej gramy w grę, nie? Nie tak, że symulujemy do końca tą farmę, bo bardziej po prostu chodzi o gameplay, nie? Ale fakt, że gdzieś tam staramy troszkę grać realnie, żeby wam po prostu ta seria taka nudna nie była, nie? Więc myślę, że rozumiecie, na czym to u nas polega, nie? Że nie chcemy dla was nudy robić, nie? O, wysypiemy sobie zboże. Tak, chodzi o radość z gry. Jakieś 400 koła? Nie jesteś z tymi rękami, będzie z przodu. Tak, tak. Damy radę tam, spokojnie. Więc fajnie, że właśnie możemy się z tej gry cieszyć. Tak naprawdę, ale po Romany jest też zawsze tak one wysypuje, nie? Zresztą i ryle to, żeby się tam wysypało, nie? Ktoś tutaj przegił pałę. Z tego wysypywania. No ale trudno, wysypiemy sobie, więc trochę się dużo czekania, można powiedzieć. Ja nawet nie wiem, w sumie dzisiaj zdążę te belki zbierać. No, za kościele. Ile możesz minąć? No mam 16, nie? Więc odcinek taki trochę będzie. Okay. Ale dobra, sojki tak musiałem sprzedać na odcinku, bo chciałem ludziom pokazać, jak to wygląda sprawa tutaj z tym. O, poziom CPH, to niech jedzie w sumie, będzie tak jeszcze za chwilę. Zanim ja załaduję zestaw, to on zrobi kolejny kurs, nie? O! No, po 11 koła za taki zestaw, to całkiem spoko, nie? No. Dobra, ja sobie odjadę. To jak coś, to tam zostaw ten zestaw tam przy prasie, nie? Spoko. No, myślę, że git będzie. A to musisz zmienić Holanda tego. A nie, bo nieważne. Nie no, masz tylko ten, nie? Kombajn. No właśnie, no. Dobra. A przyczepka postawić mi tam wtedy tam obok. Wiesz co, postawię cię tak. Tutaj nawet, o. Tutaj cię postawię. Tą malutku ci postawię, nie? No ja tam. Bo tam jest chyba, ile tam tego jest? Sojki, aha, jest wsypana z tego, czyli nie wiem ile jest, dobra. To ci postawię to mało, 10-tonówkę, nie? Mhm. Więc wezmę sobie to większą, a potem tam. To nie wiem, jak ktoś sobie odkosić, powiedzmy tak, zostawię ci na środku pola w miarę ją. Spoko. Sobie to elegancko zrobisz. No, ale ej, ten kawałek fajny pole jest, no. Tylko to jest spoko, że możemy teraz blisko kupować sobie jakieś pole, tylko na trzy pola i na strzały je połączyć zaraz, nie? To jest fajna sprawa. Czy takie rzeczy się możemy bawić, nie? Tam jest jakiś skup, czy jak? Przyznam, że nic tam nie działałem. Jak to działa? Za chwilkę ci Bitcoins pokażę, bo tam trzeba zamówić pociąg, wiesz? Jak zamówisz pociąg, to dopiero wtedy on przyjeżdża, ładujesz się na pociąg i sprzedajesz po fajnej cenie. Zwykle ja to tak celowo ustawiłem na pociągu lepsze ceny. Oczywiście tutaj były marudy, które narzekały na to, bo mówiły, że ej, żeby mieć fajne ceny, trzeba tylko na pociąg jeździć, to jest nudne wtedy. Ale słuchajcie, trzeba to zawieść. Jakąś pracę wykonać, nie? Już nie masz od razu kasy do kieszeni, tylko trzeba zawieść, nie? Potem trzeba wynająć pociąg i tym pociągiem pojechać też, nie? Więc niby nie jest to dużo, ale jednak trzeba to zwozić po prostu i wiecie. Według mnie sprzedaż na pociąg jak najbardziej ma sens, ponieważ wtedy dostajecie nagrodę za swoją ciężką pracę, nie? Za tą cięższą pracę. Tam jest, nie wiem, niewiele, nie? Kilkanaście procent, może nie, no, maksymalnie 10%. Aha, 3 tony tylko mam. Dobra, tak sprzedam. Dostajecie po prostu więcej za waszą pracę, nie? Więc wydaje mi się, że to jest ok, tym bardziej też, że tam działa wszystko i drewno. Drewno już w ogóle ciężko tam jest załadować, nie? Tartak jest jakby fajny, bo wiecie, trochę trigger yellow, nie? A tam jednak trochę problem. Więc pociąg myślę, że pod tym względem jest na pewno lepszy, nie? W sumie jest śmiesznie, że jadę teraz z 3 tonami. No dobra, trudno. Znaczy tam 3 tony, nie? Ale panie kolego, żeż, za każdym razem jak wyjeżdżam, nie? To jest... Patrz, i teraz pusto, nie? No trafisz tak jak ja trafię? Nikt tak nie trafi jak ja tak trafię. Powiedziałem sobie może troszkę tak teraz, z takiej kamery. Dobra, no i jestem ciekaw ile zrobimy, ale myślę, że 100 koła powinniśmy załapać, tym bardziej jeszcze mamy sporą fajną premię środowiskową, nie? Więc też zawsze jakaś kaska będzie.
Trzeba się rozglądać? No tak, Min, ale ja już co, chciałem to trochę przyspieszyć, żeby jeszcze pokazać ludziom inną rzecz dzisiaj na odcinku, nie tylko wożenie się ciągnikiem z przyczepami, nie? Chciałem jeszcze pokazać im, wiesz, i prasowanko tam koło chaty i przy okazji też może byśmy coś pozbierali, ale już widzę, że raczej nie pozbieram na pewno. Może tylko jedynie co uda nam się zrobić, to poprasować. Sorry kolego, ale tu mam, ja mam zapierdziel dzisiaj. Hashtag zapierdziel, nie? Paliwa jeszcze mam? Pół zbiornika to jeszcze jest okej. Ogólnie za każdym razem, kiedy jesteśmy tutaj w mieście, staram się zatankować jakieś tam trochę paliwa. Ale że dzisiaj akurat mam trochę, to nie będę tam się tankować. Bo to teraz mamy też tego młodzika na takie realniejsze tankowanie. I wiecie jak to jest z realniejszym tankowaniem. Po prostu się wolniej tankuje, nie? Więc dzisiaj wam tego akurat oszczędzę. Okej. Dobra, zajeżdżamy po tych płytkach i tutaj już ostatnie tony sobie wysypiemy. Ja od razu idę, jak się będzie zapytać, to zamówię pociąg. O, akurat pojechał. Czekaj, Maniek, stój! Czekajcie, niech on wraca. Zadzwonię do niego szybko. Maniek, wracaj. Wrócisz on? Ty chyba hamuje, poczekaj. Pusty jest? Pusty, okej. Nie Maniek, nie ty. Ty Maniek jesteś okej. Chodzi mi o tego Mańka. Ty, no patrz, stoi. Jedzie, kurde, panie. Zara nie przejedzie. Zara, zaraz załadujemy tej na Mańka ten. O, zawrócił się. Stój kolego. Proszę poczekać tutaj za jego. Ja mam na wejście. No maszynisty. O, dobra. Jesteśmy. To w takim razie sobie jedziemy. Trochę tym pociągiem. I co? Na tą stos wiemy sobie z tyłu tutaj, nie? No to jest jakaś zbożówka? No zbożówka, więc fajnie. Mało kiedy właśnie pociągiem sobie jeździmy, to przy okazji dzisiaj będzie taki... Dzisiaj będzie okazja. 42 tony soi. No i dobra. Do tyłu jest szybciej? Wiem, oglądałeś odcinek MST. Też tak mówili, nie? No ale tak do tyłu jechać pociągiem, wiesz, jakby tak... Nie, no sobie pojadę akurat do przodu. Chociaż w sumie nie, bo tak tu mam wyjazd, a tam wysiądę, to wtedy będę miał słabiej. Dobra, więc pojadę sobie faktycznie do tyłu, będę po prostu wysiadał trochę gdzieś odcinka, nie muszę lecieć tam daleko, tak. Okej. Na osada sprzedajemy? 107 tysięcy, kurde. Prawie 108 tysięcy. No. Dobra, już się nie martwię. Traktor kupiony będzie. No to git. Też oglądałeś? Ja chcąc, nie chcąc... Słuchajcie, wam powiem jedną rzecz, nie? Bo to może ktoś pytać, ktoś nie pytać. Ogólnie jak zwykle robię sobie mapę na przykład, to sobie siedzę i oglądam jakiś, mam jakiś podcast, nie? Włączony zwykle. Albo podcast, albo muzyka, ale raczej zwykle jakiś podcast. Na przykład jak mi się kończą podcasty, to sobie odpalam YouTube'a, nie? No a przy okazji lubię też sobie popatrzeć, jak ktoś gra na moich mapach, w jaki sposób tę mapę ogrywa, nie? Nie tak, że to jest jakiś narcyzm czy coś, tylko po prostu jestem ciekaw, jak ktoś w jakiś sposób tą samą mapę, którą ja grałem, ogrywa w swój sposób oryginalny taki, nie? I właśnie lubię czasami wejść do chłopaków z MST, zobaczyć ich serię, jak oni przykład u siebie coś robią, bo mówię, kurczę, nie pomyślałbym nigdy, że można zrobić coś takiego, a oni na przykład takie coś robią, nie? I tak samo też jest ogólnie z innymi ludźmi, którzy grają na moich mapkach. Też sobie czasami zajrzę, obejrzę jakiś odcinek, zobaczę, jak oni tam swoje save'y robią, bo to zawsze po prostu też fajnie i może też zainspiruje się do czegoś, że w przyszłości zrobię to od razu na mapie, nie? Więc to też fajna sprawa, myślę. No i dzięki temu raz, że mi szybciej czas leci na modelowaniu, a dwa, że przy okazji coś sobie zobaczyłem, jak tam coś to robi przy mojej mapie, nie? Także to też fajna sprawa. Okej, okay, Krzywaj, ty coś wjadę ci na ten, nie? Wjadę tutaj, o. Więc myślę, że kito. O, jesteś... Trzeba będzie przejść sobie tędy. Proszę te krzaki. O Jezus Maria, to pocięte. Poszpakujmy na chodzi, bo zaraz wszystko się posypie, nie? O, ładny się sobie chodzi. Tutaj kosi, w sensie nie chodzi. Kosi. O. Ja sobie teraz powijam
W ogóle teraz trochę ciężka sprawa bliska, mamy tylko dwa ciągniki, nie? Jest Massey i jest New Holland. Przez to trochę nam, powiem szczerze, brakuje tego trzeciego ciągnika. Bo tak się czasami przepinać coś, to też jest słabo. Ale no cóż, tak jest. No i co, Krzysiu, chyba oficjalnie Massey stanie naszym takim ciągnikiem do nawożenia, co nie? No. Jakieś tam malutkie rzeczy będzie on pewnie wykonywał, a cała reszta pójdzie na te duże bydlaki, nie? Może do Masejka założymy sobie jakieś takie wąskie opony na stałe, żeby wiesz. A w sumie nie. W sumie na stałe raczej wątpię, żeby to nie wyglądało. Może tak raz na jakiś czas na wiosce założyć tego, nie? No. Jak to dwa? No, mamy tylko dwa ciągniki teraz, nie? Mamy tylko Masaja i New Holanda. Zostały same najmocniejsze bestie, najbardziej komfortowe, bo tak, zaturek fajny, ale trochę rozklekotany. 16 też się już swoje przerobiła i wiesz, no, na komfortem za bardzo nie ma. A tutaj jest spoczko, bo masz wyłuszenie kabiny, tak samo jak w New Hallu. No i teraz kupimy coś, co będzie naprawdę petardą, nie? Coś, co fajnym będzie sprzętem, nie? Zetor do łobory? No właśnie, że nie. Wiesz, Zetor już był małym ciągnikiem, więc sobie poszedł po prostu, a obory ogarniamy spokojnie Masajem, nie? Także Masaj teraz taki ciągniczek do gospodarki, znaczy na gospodarkę, na podwórko tutaj bardziej. No i do nawozów będzie też, nie? Wiecie, jakieś wapienko sobie rozrzuci. Może pojedzieć sobie tam z granulatem, jakieś opryski wykona, nie? Takie bardziej prace organizacyjne, bardziej to do ogarniania zwierząt, nie? A swoje konie ma, więc nie ma co tutaj narzekać i da radę, nie? Kiedy to waliłem? Wczoraj, na wczorajszym streamie, dla widzów to będzie dwa odcinki temu, nie? Poszło sobie. 16 poszło za 31 tysięcy z samym sprzętem do tura, a Zetorek to 26 tysięcy. Więc taka to była kasa, nie? Zaraz tego, że od razu wiesz, na lowetę poszło, to mówię, dobra, niech będzie tak, nie? Więc nie będę za jakieś te maszyny zbierał nie wiadomo ile pieniędzy, niech sobie pójdą po jakiejś miarę takiej na rozsądnej cenie, co nie? Okej, okay. Przejdziemy sobie tutaj. No. Więc ogólnie wam szczerze powiem, ludziska, myślałem, że to będzie ostatnia nasza prasa w żyćku tutaj, na tej gospie. Ale przez to, że ona robi swoje inne kosteczki, troszkę na nie pasuje pod względem tego, że nie da się je ładować z tym CZ-pakiem. I to przeważyło czarę mojego pomysłu na tą prasę, bo miała być ostatnia prasa na naszym gospie, ale już wiem, że będzie jeszcze jedna większa prasa. Która będzie robiła większe belki, nie? Także to na pewno w przyszłości, jeszcze nie wiem, za jakieś 3 sezony, może za 2. Jak się będziemy wkurzać tutaj z tym, że nam to nie idzie ładowanie, no to wtedy sobie kupimy tamto, nie? A myślę, że tak może być, nie? Ale w sumie teraz tak naprawdę nie potrzebujemy dużo belek, nie? Ta suma gdzieś tam wystarcza fajnie z tego. Z kilku pól, więc pewnie sporo przed pól będziemy teraz robić może w sieczkę, nie? Co Krzysztof uważasz o sieczce na przykład? Sieczkę? No. Nie wiem. Na zawsze masz belki, nie wtedy? No tak, tak. To zresztą można się sprzedać, nie? Ty Krzysztof, mam nadzieję, że się nie sprzęgliłeś, nikomu nie powiedziałeś, jaki traktor kupujemy, nie? Bo to wielka niespodzianka jest. No jak, to nie case'a. Wysprzęglił się jednak. Nic wam będzie... Proszę nie słuchać go. Będziemy ten, będziemy kupować fajny ciągniczek, naprawdę. Nie testowałem go jeszcze w ogóle, muszę go sobie sprawdzić, ale no ma taki mega siadł, że będzie login, nie? Mam nadzieję, że się wszystko tylko uda z tym ciągniczkiem, bo no super sprawa, nie? 27 odcinkom, kurczę, ja dopiero sprawdzałem ten. Powiem tak, szkoda trochę, ale może jeszcze pójdziemy na tamto pole i wam pokażę, jak wygląda zbieranie belek. Znaczy każdy wie, jak wygląda zbieranie belek, ale tamtego w takim stylu jeszcze nie widzieliście pewnie, nie? Są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. Tak. Jest 50% 50% szans, nie, że się uda. Albo się uda, albo nie. Autolodem zbierz? No właśnie, autolodem nie chcę zbierać tego, wiesz? Chciałem jak już mieć takie lekkie uproszczenie w postaci autolodu na widełkach. Ale autoload na widełkach nie działa z tymi belkami. Więc już jest lekutki problem, nie? A, to spokojnie, ogarniemy sobie. Ty, bo ja tak myślę, że chyba na save zasady mam chyba tam 10 sezon teraz grania, a tu mam 9, więc powoli doganiamy. Tylko, że tutaj sezon trwa wiele dłużej, bo wiele rzeczy do roboty jest. I w sumie
powoli chyba nadganiamy tamtą osadę, bo tamta osada miała 30 chyba hektarów i maszyny ogromne, a my tam mamy 21,5 hektara aktualnie. Nie, 22,5 hektara mamy teraz, sorry, 22,5 hektara, bo kupiliśmy sobie jeszcze hektarowe pole, nie? Teraz, no. No. Także 22,5 hektara mam już, nie? Bliska, oficjalnie w naszym gospie. Sporo, a do końca tego są 25 musi być, nie? Więc ja wam mówię, kupimy teraz wielkie poletka, ale to jeszcze trochę musi na to poczekać, bo sporo kasy na pewno pójdzie nam. Myślę, że tak jeszcze we wrześniu będzie jedna wielka wyprzedaż po prostu wszystkiego, co mamy, żeby po prostu spłacić te wszystkie budowy, nie? Bo wiecie, jak postawimy cukrownię, no tam jednak kasę będzie sporo szło, nie? Także tam utopimy z kilkaset tysięcy. Także no wiecie, trochę tego będzie, a już w sumie poszło. No tam zapisane, w sumie na razie mam zapisane około 50 tysięcy. To myślę, że teraz mnie jest setka. A jeszcze najgorsze to, że budynek, który postawimy, będzie kosztował około 200 tysięcy, ten główny budynek, nie? Także tam będzie się działo dużo. Plus jeszcze jakieś tam inne głupotki trzeba pogarnąć, a też swoje zabierze. No to będzie naprawdę bliska. Będzie nam się nieźle działo, nie? Będzie wielki ogień tam po prostu na tym. Okej, sobie składamy. To co, Krzysztof, już chyba skończyłem tak naprawdę prasowanie w tym sezonie. Mało poprasowałem tak naprawdę. Jakoś tam dużo pól nie było z tych zbożówek. No ja nie. No ale trudno. Zawsze coś tam niechaj będzie. W sumie to... Jest to Krzysztof, ja to prasę może schowam po to wiaty, co? Można. Tutaj, bo tak w ślepie często używamy, więc... Niech sobie praca tutaj stoi. Ale wiesz jeszcze... A nie, tamtym nie wjedziemy sobie, bo to 4 metry ma. Myślałem, że możemy agregatem wjechać, ale w sumie nie wjedziemy agregatem, nie? No. No, właśnie to jest to, nie? Stosunek standardowe belki, więc nie zbierze raczej tego, ale to trudno. Dobra, więc sobie... Złapiemy się tu nie tak, o. Okej, odpinamy. Ja teraz bliska biorę się za lawetę. O, będę pojedziemy górą. I pojedziemy sobie jeszcze na pole, to on od razu pokażę, co będę robić dzisiaj poza odcinkiem. Tam może zaraz zbierzemy parę belek, ale jakoś nie tam specjalnie dużo. Bo wiecie jak to jest. Ty, a jeszcze książkę mam na sprzedaż przecież, nie? No, Całe decino, 200 tysięcy tam jest litrów. Ciekawe po ile teraz ona sobie stoi w ogóle. Zapisuję giereczkę. Zobaczymy sobie tak z ciekawości ile kosztuje ta kiszonka. No to sobie teraz będzie rosło z dnia na dzień. Jest po 274 zł. Jakby tak do 300 doszło, to można w sumie sprzedawać, nie? Dziękuję za followki, bardzo miło chłopaki. Dziękuję. Okej. Dobra, ale fajnutka teraz leci w radyjku. No, więc całkiem jakby to powoli to leci. Ale już nie mogę zaczekać krzyku tych nowych sianokosów, nie? Ty, bo teraz nowy odcinek, który będzie, to chyba będzie już z nowego nabytku, nie? Raczej. No bo tak. Teraz nim tylko obornik będzie do roboty. Jakieś tam powiedzmy prace pożliwne takie, nie? No. No. Szykuje się kadak odcinek bliska, wam mówię, nie? Będzie oporowo. Dobra, ja sobie tu stanę. W tym miejscu zgasimy sobie sprzęt. I tu widzicie właśnie co już Merlo. Przygotowano właściwie przeze mnie wcześniej. A jednak co? Będę siedzieć teraz na klawiaturze, pozwolicie. Trochę będzie mi niewygodnie, tak? I co? No i po 3 też trzeba łapać, nie? Aha, no tak, zapomniałem, że jest ten. Ale trzeba tak teraz to ogarniać. Więc sobie potrzeba naładował, mam właśnie tak jak mówię, nowe widełki, ja je używam już na osadzie, więc wiem z czym to się je i w ogóle. I tak w sumie to jeszcze belki trzeba nie zbierać przez parę sezonów, myślę, dopóki nie kupimy nowej prasy. One są plus takie, że są wąskie, ale minus taki, że są... No są trochę tutaj... Ciężko się będzie nim ładować, nie? No ale w sumie no, jakby nie było realistycznie, będzie ładować te belki, więc już tak też tyle. Jakiś tam realizmu wprowadzimy do tej serii. Tak, tego upragnionego realizmu, którego od nas oczekujecie. Mi to po prostu się źle kojarzy, wiecie bliska czemu? Bo tutaj miałem tyle akcji z belkami, zawsze coś się wkurzałem nad tym, więc mam nadzieję jeszcze raz, że teraz nic się nie wydarzy za bardzo. Dziwa resztę parę belek uda mi się pozbierać elegancko. W sumie tak może będę lepiej jeździł.
Okej. A sobie po co gra na tym? Przecież mam grać na... Na tym o... Okej. A w ogóle ciekaw, czy te na przykład te belki idą do plandeki naszej. W sumie jest ciekawe. Sprawdzić. Bo w sumie jak te belki do plandeki nie idą. O! Klasycznie. Klasycznie. Nie dziwi mnie to w ogóle, co się teraz dzieje, nie? Absolutnie mnie to nie dziwi. To jest standard, nie? Jeżeli chodzi o odcinek, nie? O kurczę. Ej, krzychu. Co? Chyba musimy upozorować jakiś odcinek, w którym to nam się praca zepsuła. Magicznie. Bo tu będzie problem z modowaniem. No bo to ma takie swoje belki, nie? No, no, no. Ta prasa, to jest takie swoje customowe. No i one... Różnie chodzą, nie? Te oryginalne są do dupy, ale te to też może być nieźle. Nie no. Aha. O, no tak. Przecież. Przecież, że tak. Siema Karolek, witam. Dobra, ja was nie będę dziecka zamęczał. Dziękuję za odcinek, fajnie, żeście byli. Zapraszam na kolejne, na których będziemy coś innego robić. Więc ja to sobie pozbieram. Was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Na razie, papa. Siemano.